Siema, ja jestem Max, dzisiaj witam was w kolejnym vlogu, tym razem z Warszawy. Dark side, light this bitch up. Dobra, na początku udałem się do Łazienek Królewskich. Szczerze, zbytnio za takimi ogrodami nie przepadam, ale ten mi się nawet podoba. Orientuję, to za mną jest zamek na wodzie, idziemy to sprawdzić. Dobra, wszedłem tutaj do środka. To jest Teatr Królewski. Naprawdę mega ładny. Z tego co się orientuję, to tutaj jakby tyć chciał król. A te postacie, które są namalowane tam u góry, po prostu zerkałem jakby w tą stronę, ponieważ byli bardziej zainteresowani królem niż przedstawieniem. Coś takiego wyniknąłem z tego co tutaj przeczytałem. Też bądź co bądź niewielkie jest to. Jest po pierwsze Herkulesa. No i oszukali, widzicie tutaj, gdzieś tutaj jakąś wodę? Nie no, świetny zamek na wodzie. A to jest Biały Domek, poważnie tak się nazywa. Mam tutaj jakieś apartamenty. Tutaj stary kibel obciąć. A tutaj natura tego budynku. To jest ten pałac na wodzie. Do środka. Tutaj są jakieś obrazy. Idąc dalej, mamy tutaj, nie wiem co się nazywa, jakaś taka kopuła. Fajne ujęcie. No jakby ten staw, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj mamy salę Salomona. No dobra, mogę przyznać, faktycznie jest on na wodzie. Patrzcie jaka fajna ruda cała. Proszę. W tym miejscu znajdują się zgliszcza, prawdopodobnie w jakiejś scenie. Obecnie znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj mamy repliki dawnych motorów. No. Tu można by było wyjść. Obecnie znajduję się pod Skysa, bo zmierzam do Pałacu Kultury i Nauki. Jest. Ura, udało się dotrzeć po mojej przygodzie z metro, ponieważ pojechaliśmy nie w tą stronę. Udało się. Z tego trzem mieli go odnawiać, ale jakoś nie widać efektów. Obecnie, gdzie się nie pójdzie, wszędzie jest jakiś festiwal. Na przykład jest jazz festiwal. Za mną kolumna, a przede mną dodali PG Narodowy. No magika, jak robi swoje sztuczki z nimi, nie dłużej, tylko i wyłącznie dwóch. Chociaż wiecie co? Wydaje mi się, że jeżeli użyłbym tylko jednej liny, byłoby zdecydowanie o wiele, wiele prościej. To był taki typ z Mantalent, on tam właśnie robił takie iluzje ze sztukami. Jestem pod Pałacem Prezydenckim. Trwają przygotowania, jak widać, do jutrzejszej defilady.